Witajcie. Dzisiaj przeprowadzimy sobie montaż gniazda wtyczkowego bryzgoszczelnego o stopniu ochrony IP44. Dobrze, ale na wstępie jak zwykle ciekawostka. Pewnie niejednokrotnie zastanawialiście się, co to jest to IP44. Otóż jest to stopień ochrony zapewniany przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, przed wnikaniem ciał stałych i wody. I tak, IP44. Pierwsza cyfra, czwórka, oznacza ochronę przed wnikaniem ciał stałych o średnicy większej bądź równej 1 mm. Z kolei druga cyfra, czwórka, oznacza ochronę przed wnikaniem wody rozbryzgowej. Przystąpmy zatem do montażu. Może najpierw zaczniemy od samego gniazda. Jak widzimy, z czego się składa to gniazdo? Jest tutaj z dołu uszczelka pod ramkę. Tutaj z góry mamy klapkę mocno otwieraną, kąt 180 stopni otwarcia, sprężyna zamykająca. I teraz rozbierzemy sobie to gniazdko. Jest to gniazdko Simon 10, producenta Kontakt Simon. Czyli jedna z najbardziej popularnych serii na rynku. Dobrze, ściągamy sobie pokrywę razem z klapką i sprężynką. Tu w tej wersji akurat nie mamy przesłon torów prądowych. Jest dodatkowa klapka, więc tutaj wydaje się, że nie jest to konieczne. Ale jak ktoś taką wersję sobie wybierze, to jest ono oczywiście w ofercie praktycznie we wszystkich firmach. Dobrze, co tutaj dalej mamy? Zdejmowana ramka na czterech zaczaskach i sam mechanizm stanowiący monolit stworzyła sztucznego, wewnątrz którego umieszczone są tory prądowe, tutaj po lewej stronie, tutaj po prawej stronie i po środku mamy tor ochronny. Tutaj mamy łapki, które służą do przykręcania w puszce, jeżeli nie mamy tutaj w puszce śrub, bądź tutaj te elementy są uszkodzone albo pogubione, są gdzieś wkręty, nie mamy ich w danej chwili pod ręką, a musimy wykonać pilny montaż, to wtedy montujemy sobie to właśnie na te rozpórki, które dociskają się tutaj do ścianek bocznych puszki i wtedy połączenie mamy stabilne. Ale pamiętajcie, jeżeli tylko macie tutaj wkręty w puszce, puszka jest dobrze osadzona, zawsze osadzajcie sobie to na tych wkrętach. Jest to pewniejsze połączenie i bardziej trwałe. Teraz przystąpimy do montażu. Ale zanim przystąpimy do montażu, najważniejsza rzecz z wszystkiego. Pamiętajcie, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z prądem elektrycznym należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej na wyłączniku głównym. Ja właśnie teraz sobie to zrobię. Dobrze, ja sobie wyłączyłem już napięcie na wyłączniku głównym, ale zawsze warto dodatkowo sobie sprawdzić, choćby takim próbnikiem, czy aby na pewno nie mamy napięcia na przewodach. Ja sobie to sprawdzę właśnie próbnikiem, takim próbnikiem fazer. Dobrze, widać u mnie, że napięcia brak, jest bezpiecznie, zatem mogę przystąpić już do samego montażu. Pierwszy krok. Na wstępie zdejmiemy sobie izolację tutaj z przewodów. Ile tej izolacji ściągnąć? Należy ściągnąć około 14-13 mm. Tyle podaje mniej więcej producent. I tak właśnie czynimy. Mam
mamy pierwszy przewód. Mamy drugi przewód. I przewód ochronny. Dobrze. Izolacja zdjęta. Następny krok. Następnym krokiem będzie zainstalowanie sobie tutaj uszczelki. Pamiętajcie, tą uszczelkę zawsze dajemy. To jest uszczelka, którą dajemy między ściany i między ramkę. Zadaniem tej uszczelki jest to, żeby woda, która będzie spływać po ściance, nie dostała się nam tutaj do puszki i po prostu nie dotarła do części pod napięciem. Zawsze instalujcie sobie tą tutaj uszczelkę. Nigdy nie wyrzucajcie, instalujcie. Jak to należy zrobić? Żeby ją zainstalować, musimy wykręcić sobie te wkręty dwa mocujące. Wykręcamy sobie zatem. Mamy drugi. Teraz przekładamy sobie przez przewody tutaj uszczeleczkę, wkładamy i tak możemy sobie ją wstępnie pozycjonować na ścianie. Dobrze, mniej więcej mamy. Teraz należy wkręcić wkręty, które tutaj mamy. Przebijemy się tutaj przez tą właśnie uszczeleczkę. Ona jest wykonana z tworzywa sztucznego, jakiegoś polwinitu albo coś w tym stylu. Jest to element elastyczny. Jak widać, nie ma problemu. Ostry wkręt bez problemu tutaj się przez tą uszczelkę przebije. Uciekło nam pozycjonowanie, więc sobie jeszcze raz pozycjonujemy, przytrzymamy i wkręcamy drugiego wkręta z powrotem do puszki, przebijając ją przez tą właśnie uszczelkę. Proszę bardzo. I dokręcamy całkiem. Żeby sobie ją tutaj nawet wykręcić teraz o pół centymetra gdzieś do góry, jeden i drugi wkręt. Zaraz powiem dlaczego. Generalnie starajcie się przebijać to tymi śrubkami, ponieważ wtedy jakby ta uszczelka ściśle dolega sobie do śruby i gdybyśmy to nacinali nożykiem, tutaj byłaby za duża szpara, mogłaby woda się gdzieś tutaj dostawać. Ja to robię w ten sposób i bardzo fajnie mi się to sprawdza. Dobrze, mamy tą uszczelkę już tutaj zainstalowaną wstępnie. Następnym krokiem będzie przykręcenie przewodów do gniazdka. I tutaj dwie ważne zasady. Pierwsza zasada: kołek zawsze musi być na górze. Nie instalujemy gniazdka na ścianie w ten sposób, kołkiem na dół, tylko zawsze kołkiem do góry. Druga zasada jest taka, że po lewej stronie od bolca, kołka uziemiającego, instalujemy sobie przewód fazowy. Po drugiej stronie mamy przewód neutralny, a po środku mamy przewód ochronny. Zatem z tej strony musimy mieć przewód fazowy, tutaj neutralny, tutaj przewód ochronny. Zaczniemy sobie może od uziemienia. Rozkręcamy śrubę. Tutaj są zaciski. Widać, że są dwa otwory. Tutaj jest nakrętka, która się cofnęła do tyłu. I tutaj jeden z tych otworów właśnie wkładamy sobie przewód ochronny. Staram się to pokazać, tak żeby było widać. Wkładamy sobie jeden z otworów. Dociskamy tutaj lekko palcem, żeby nam nie uciekł. I dokręcamy wkręta.
to mocno, ale z ciuciem. Ok, mamy pierwszy przewód przykręcony. Następny przewód to będzie przewód neutralny. Tu mamy fazowy, czyli tu mamy neutralny. Jak sobie przytrzymam palcem, to wiem, że z tej strony muszę mieć przewód neutralny. I robimy dokładnie to samo, czyli wykręcamy wkręta, żeby nakrętka opadła, i wkładamy sobie tutaj w jeden z otworów przewód. Wszedł, dociskamy sobie lekko palcem i dokręcamy śrubokrętem. Dobrze, mamy przewód neutralny. Pozostał przewód fazowy, czyli po lewej stronie odkręcamy zacisk i wkładamy znowu w jeden z otworów. Muszę obrócić, żebym widział dobrze. Dobrze. Mamy. I dokręcamy ostatni przewód fazowy. Dobrze. Mamy wszystkie przewody. Czyli tak. Fazowy po lewej, gniazdko mamy na górze, neutralny z prawej strony, po środku uziemienie. Więc wszystko jest tak, jak powinno być. Teraz następny krok. Upychamy sobie przewody w środku gniazda. Musimy sobie je tak wstępnie zabazować, żeby nam to wszystko się zmieściło. Tak. Łapki z boku. Dobrze. I teraz gdzie wkładamy sobie lekko puszki. I teraz zobaczcie, co robię. Wykonuję taki drobny obrót, tak żeby śruby z tutaj puszki przeszły mi przez ten większy otwór w tej tutaj oto łezce. O, proszę. Jeden przeszedł. Tutaj akurat wyszedł przewód ochronny, muszę to powtórzyć. Teraz przewód schowany. Jeszcze raz przekładam. Jeden przeszedł tutaj wkręt. Teraz drugi sobie przełożę. Mam dwa. I teraz wykonuję taki delikatny ruch obrotowy. Dobrze. Mniej więcej mamy. Następny krok to będzie wypozycjonowanie już w całości, czyli uszczelka. Tak, uszczelkę, tak wiadomo, wstępnie. Ponieważ ona nigdy nie będzie idealnie równa, jest to materiał poliwinylowy, gumowy, więc wiadomo, poddaje się tutaj troszeczkę plastycznie. Ważną bazą jest baza tutaj na tych dwóch występach. Tutaj leżą one w jednej płaszczyźnie, więc umożliwiają pozycjonowanie. Dobrze, ustalam sobie poziom. I teraz, mając poziom ustalony, dokręcamy sobie te wkręty tutaj z puszki już mocno. Mocno, ale z czuciem. Jest to tworzywo, ale bardzo dobrze się zachowuje, nie pęka przy skręcaniu. Oczywiście, jeżeli to robimy ręcznie, jeżeli to zrobimy wkrętakiem z dużą siłą, to pewnie przebijemy się na wylot, ale tak samo będzie, wierzcie mi, w mostku metalowym. Używając dużej siły też zerwiecie tutaj to połączenie i przebijecie się na wylot. Dlatego róbcie to szczuciem. Lepiej końcówkę wykręcić sobie śrubokrętem. Widzimy, jest bardzo stabilne, bardzo mocne. Kolejny krok to będzie założenie ramki. Tutaj mamy cztery występy, na których jest umieszczone są takie wypusty i rowki, i te cztery występy będą wchodziły tutaj w te cztery otwory. Zakładanie odbywa się na zasadzie takiej grzechotki. Zwróćcie uwagę, jeżeli jest logo, żeby było też dobrze umieszczone,
tutaj w poziomie akurat i dociskamy sobie całą rameczkę. Dociskamy mocno, żeby zaskoczyło, usłyszeliście. Teraz widzicie, tutaj dookoła wystaje nam ta właśnie uszczelka. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, jej zadaniem jest zapobieganie wnikaniu wody, która będzie nam spływała po ścianie. I ona właśnie chroni tutaj nas na całym obwodzie. Jeżeli będzie to łazienka i będzie tutaj fuga, czyli będzie jakiś taki rowek, zagłębienie, możliwość wnikania wody przez tą fugę do środka, a uszczelka tego nam nie uszczelka temu nam nie zapobiega, no to wtedy tą szczelinę należy sobie tutaj podkleić najlepiej silikonem, żeby zabezpieczyć się przed wnikaniem wody. Delikatnie ją tam podkleić i wtedy już będziemy mieli bezpieczną instalację na ścianie. Tutaj też mamy taki języczek, jego tak nie widać, wystający z napisem IP44. Taki napis też tutaj mamy na klapce, który nas informuje, że jest to gniazdo bryzgoszczelne. Dobrze, ostatni krok to już wkręcenie samej pokrywy. Wkładamy pokrywę do gniazda. No właśnie, wchodzi ona mi dosyć ciężko. I teraz dlaczego? Otóż dlatego, że tutaj producent na całym obwodzie umieścił taki rowek, taki pierścień. Zadaniem tego pierścienia jest uszczelnienie tutaj właśnie powierzchni tutaj wewnętrznej ramki z tą pokrywą. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wody. Dlatego wchodzi to na wcisk. O, widzicie? Włożyłem to na wcisk. Fajnie to wskoczyło. I teraz, jeżeli woda się dostaje, tutaj gdzieś sobie przepływa, to ona nie dostanie się tutaj do środka, ponieważ właśnie ten pierścień na obwodzie tej pokrywy temu zapobiega. Mamy tutaj duży kąt otwarcia, 180 stopni, sprężyna zamykająca. Wszystko działa. Pozostało jeszcze tylko dokręcić tą śrubę na środku i instalacja będzie zakończona. Dokręcamy śrubę, puszczamy klapkę i mamy zainstalowane gniazdko. Jak widać, całe gniazdko jest bardzo estetyczne, bardzo ładne. Tutaj klapka dymna i w zasadzie to wszystko. Ja na koniec zawsze sobie sprawdzam jeszcze, czy połączenie tutaj gniazdko zostało zrobione prawidłowo. Mogę sobie to zrobić tym oto miernikiem fazer. I sprawdzam, czy po lewej stronie mamy fazę. Powinna być informacja i dźwiękowa, i świetlna. Wkładamy. Mamy. Po prawej stronie powinien być neutralny i brak dźwięku. OK. Jak widać, instalacja została zrobiona prawidłowo. A więc na tym zakończymy sobie tutaj cały proces instalacji. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał. Dzięki, cześć i do następnego razu.